Kuba Pochwyt, witam w kolejnym wydaniu Miejskiego Programu Informacyjnego. Dziś przygotowaliśmy m.in. podsumowanie roku 2011 w Rybniku, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz spotkania opłatkowe w dzielnicach. Rok 2011 był dla Rybnika rokiem niezwykłych wydarzeń na skalę nie tylko krajową, ale i międzynarodową. Tak w skrócie można opisać zeszły rok. To był bez wątpienia dobry czas dla naszego miasta, ocenia prezydent Adam Fudali. To były przede wszystkim zadania inwestycyjne i remontowe, które prowadziliśmy w naszym mieście po wykonaniu kanalizacji, czyli jednej części niezbędnej infrastruktury w naszym mieście, przyszła kolej na drogi. W zeszłym roku zakończono budowę obwodnicy północnej miasta oraz ukończono remonty kilku ważnych dróg, na przykład ulicy Rejmonta. Rozpoczęły się też modernizacje głównych traktów komunikacyjnych, czyli na przykład ulicy Żorskiej, Wodzisławskiej i Raciborskiej. W każdym przypadku trwają intensywne roboty budowlane. Najbardziej zaawansowane są one na ulicy Żorskiej. Na ulicy Wodzisławskiej budowana jest właśnie kanalizacja, stąd ruch odbywa się połówkowo. Podobnie jest na ulicy Raciborskiej. Remonty zakończą się w przyszłym roku, a udało się je przeprowadzić dzięki dofinansowaniom z zewnątrz. Przygotowujemy do remontu inne pozostałe drogi, ulicę Wielopolską, ulicę Rudzką. Ten okres przygotowania trwa czasem niejednokrotnie, w zależności od projektu, rok albo czasem i dłużej, jak chociażby droga Pszczyna-Racibórz, która również jest przygotowana. I wiele działo się też w sferze kultury. Najważniejszym wydarzeniem był bez wątpienia koncert światowej sławy gwiazdy Bryana Adamsa. Organizacyjnie baliśmy się, czy podołamy tym całym wyzwaniom. Okazało się, że miasto dobrze, czy nawet jak niektórzy oceniają, bardzo dobrze przygotowało się, więc po raz pierwszy odbył się duży koncert. Rzeczywiście miasto doskonale poradziło sobie z organizacją tak wielkiego wydarzenia. Koncert odbył się w czerwcu na scenie zainstalowanej na stadionie przy ulicy Gliwickiej, a przybyło na niego ponad 12 tysięcy osób z całej Polski i z zagranicy. Miasto miało przygotowane parkingi, komunikację oraz punkt informacji turystycznej, dzięki czemu fani Adamsa bez problemu mogli dostać się na koncert. Bez wątpienia dzięki temu wydarzeniu mieliśmy wielką promocję miasta, mówi włodarz. Podobnie nieduże wydarzenie muzyczne, być może na jeszcze większą skalę, szykuje się w Rybniku w tym roku. Planowany jest bowiem koncert kolejnej gwiazdy światowej sceny muzycznej. Obecnie trwają rozmowy co do szczegółów koncertu. Na pewno odbędzie się on także na stadionie. Niezwykle ważnym wydarzeniem był także Kongres Obywatelstwa i Miast Bliźniaczych, jaki odbył się w ostatnich dniach września i na początku października. Przyjechało 300 przedstawicieli samorządów w całej Europie. To było ważne wydarzenie. Swoje słowo przesłali również prezydent naszego kraju, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, pan Buzek. Przez 3 dni w różnych punktach miasta odbywały się bowiem spotkania, panele dyskusyjne, podczas których dzięki pomocy tłumaczy przedstawiciele krajów całej Europy mogli wymieniać się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat funkcjonowania samorządów. Kongres odbył się w Rybniku z ważnego powodu. W tym okresie przypadała rocznica 50-lecia współpracy Rybnika i partnerskiego miasta Saint-Vallier. Podczas uroczystej kolacji prezydent Rybnika oraz mer z francuskiego miasta ponownie podpisali umowę o dalszej współpracy. Rok 2011 był również istotny z tego względu, iż odbyły się wybory do rad dzielnic. Dodajmy, że Rybnik wprowadza także nowoczesne technologie, takie jak sieć szerokopasmowa. To jest wymogi i znaki czasów. Do tego się musimy przygotować, żeby wszystkie nasze jednostki miejskie włączyć w jeden system informatyczny. Do tego jest potrzebny szkielet szerokopasmowego internetu. Do tych zadań żeśmy przygotowywali się dość długo. Mamy wreszcie podpisaną umowę Zarządu Województwa Śląskiego. Otrzymaliśmy środki z Unii Europejskiej. Gigantyczne zadanie, bo to prawie 100 kilometrów sieci będziemy budować. Intensywne działanie urząd prowadzi, jeśli chodzi o inwestorów. Terenów pod budowę firm i przedsiębiorstw bowiem nie brakuje. Miasto przygotowuje się też do olbrzymiej inwestycji, jaką jest budowa nowego bloku energetycznego w elektrowni Rybnik. To jest szansa, że zakład pracy nam nie zniknie w najbliższej perspektywie, zostanie utrzymany, zostanie rozbudowany. Jednym ze sposobów przyciągnięcia przedsiębiorców są specjalne ulgi podatkowe uchwalone przez Radę Miasta, które pozwalają zwolnić inwestora z podatku od nieruchomości nawet na 10 lat. Jakie plany miasto ma na ten rok? 23,5% naszego budżetu to są środki, które chcemy przeznaczyć na inwestycje bez remontów. W liczbach bezwzględnych to jest kwota 160 milionów złotych, czyli spora kwota, która pójdzie na inwestycje. No to przede wszystkim chcemy
rozpocząć modernizację naszego targowiska, modernizację rudy. Chcemy przygotować pomieszczenia dla naszego zespołu folklorystycznego dla przygody. To byłoby na terenie zespołu szkół budowlanych. Jak wskazuje prezydent Adam Fudali, w statystykach Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącego migracji między miastami, Rybnik wśród miast śląskich przoduje pod tym względem. Coraz więcej osób znajduje tutaj pracę, buduje dom i wiąże przyszłość z Rybnikiem. To świadczy o tym, że stolica subregionu intensywnie i prężnie rozwija się w różnych kierunkach. Baterie słoneczne, czyli popularne solary, coraz częściej można spotkać na dachach domów w Rybniku. Można nawet mówić o pewnej modzie na solary, mówi zastępca prezydenta miasta Michał Śmigielski. To jest bardzo korzystna moda, bo to jest moda powodująca poprawę jakości naszego środowiska. I jak wyjaśnia Michał Śmigielski, w ciągu 6 lat inwestycja związana z zakupem solarów całkowicie się zwraca. Dlatego coraz więcej osób decyduje się na te inwestycje. Tym bardziej, że miasto oferuje pomoc finansową na ten cel. W Rybniku w zeszłym roku aż 100 osób dostało dofinansowanie w ramach programu ograniczania niskiej emisji. Jest to dosyć duży wysiłek gminy, aby poprawić jakość powietrza w naszym mieście. Łącznie w 2011 roku budżet miasta pozwolił na realizację 285 wniosków o dofinansowanie na modernizację systemów grzewczych, a chodzi o kotły na paliwo stałe, kotły gazowe, kolektory słoneczne, ogrzewanie akumulacyjno-elektryczne. W tym roku ruszy kolejny etap programu ograniczania niskiej emisji. W pierwszej kolejności zostaną załatwione te dotacje, których wnioskodawcy złożyli ankiety w 2010 roku. Urząd ogłosi też nowy nabór i nowe ankiety. Niestety mieszkańcy nadal palą w swoich piecach niemal wszystkim, a to jest karalne, przestrzega Janusz Bismor, dodając, że Straż Miejska ma możliwość kontroli domostw. No na pewno nie wolno palić śmieci, nie wolno palić żadnych odpadów, które pochodzą z gospodarstwa domowego, bo należy je niestety segregować i wywozić zgodnie z uchwałą Rady Miasta. 20. finałowa Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy już za nami. W tym roku w Rybniku jak zwykle nie zabrakło atrakcji. Jedną z nich był mecz siatkarzy TS Wolej Rybnik kontra przedstawiciele świata kabaretu, który odbył się 6 stycznia w hali Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych. Cel jest bardzo szczytny. No i praktycznie wiemy, jak w zeszłym roku było, że było bardzo ciężko, więc praktycznie od początku sezonu przygotowujemy się do tego meczu. Kabareciarze doskonale przygotowani wybiegli na boisko, wierząc w szybką wygraną. Tym bardziej, że zagrali nie tylko miejscowi kabareciarze, ale także zaproszeni goście z Polski i zagranicy. W meczu wzięli m.in. udział przedstawiciele kabaretu Dnomny, Łowcy.b, Kałosznikow, Kabaret Młodych Panów, czy znany piłkarz Dariusz Dudek. Cel jest bardzo charytatywny i chcemy zrobić wszystko, żeby tych ludzi było jak najwięcej, a przy okazji najwięcej wpłat na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Mecz nie tylko dostarczył publiczności dużo sportowych emocji, ale przede wszystkim sporą dawkę śmiechu. Niemniej atrakcyjnie było na kampusie w niedzielę, gdzie odbył się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie zabrakło ciekawych pokazów walki rycerskiej, licytacji, koncertów czy demonstracji broni i sprzętu wojskowego. W tym roku wzbogaciliśmy wystawę o pokaz ciężarowego samochodu ZIL-157 z haubicą 122 mm, kuchnia polowa z grochówką wojskową. Na ulicach miasta kwestowali wolontariusze, których bardzo dużo w tym roku się zgłosiło, bowiem aż 320. Do akcji włączyli się ochoczo nawet członkowie Bractwa Rycerskiego. Tutaj, prawda, mamy papierki, tutaj mamy pieniążki normalne, coś tam jest, staramy się krążyć, jak jest czas, a jest czas cały czas, więc krążymy. Dzięki hojności rybniczan udało się zebrać rekordową sumę, bowiem ponad 100 tysięcy złotych. 3 stycznia w remizie OSP w Gotartowicach odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe. Jest to coroczne spotkanie mieszkańców dzielnicy Gotartowice, spotkanie opłatkowe co roku na początku stycznia, na początku roku. Próbujemy się spotkać, aby życzyć sobie jak najlepsze życzenia, aby sobie złożyć, aby ten rok był dla nas jak najlepszym. Spotkanie to także okazja do podsumowania tego, co działo się w minionym roku 2011 w Gotartowicach. Poprzedni rok był dla naszej dzielnicy przede wszystkim rokiem jubileuszy, 110-lecie naszej straży pożarnej, 65-lecie koła gospodyń wiejskich. Na spotkanie opłatkowe mieszkańcy mogli porozmawiać oraz uczestniczyć w programie artystycznym, który przygotowali uczniowie miejscowej szkoły oraz gotartowickie gospodynie wiejskie. W miłej, noworocznej atmosferze przebiegało także spotkanie opłatkowe w rybnickiej kuźni. Co roku spotykamy się, powiedzmy, na spotkaniu noworocznym. Między innymi dziękujemy, powiedzmy, naszym wszystkim członkom Rady Dzielnicy,
placówką oświatowym oraz powiedzmy zaprzyjaźnionych firm, którzy współpracują przy rozwoju naszej dzielnicy i wspierają naszą działalność. Rada dzielnicy zrelacjonowała to, co udało się osiągnąć w zeszłym roku. Najistotniejszym tematem, który udało się zrealizować w dzielnicy Rybnicka-Kuźnia, to kwestia ograniczenia niskiej emisji spalin. W 2011 roku zrealizowaliśmy już drugi etap tej inwestycji. Zostało włączone około 75 budynków do sieci ciepłowniczej. W 2012 będzie dalszy etap podłączania mieszkańców do systemu centralnego ogrzewania. Prócz tego, jak wymieniają członkowie Rady Dzielnicy, w tym roku ma się zwiększyć ilość miejsc parkingowych przy współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową Elektrowni Rybnik oraz z Rybnicką Spółdzielnią Mieszkaniową. Zachwycają, zadziwiają, zaskakują. Takie uczucia budzą stajenki, jakie można podziwiać w rybnickich kościołach. I choć różnią się, to jednak łączy je jedno. Są wynikiem ciężkiej i przemyślanej pracy ich budowniczych. Dowód tego można spotkać choćby w sanktuarium świętej Teresy Dzieciątka Jezus w Chwałowicach. Tegoroczna nasza stajenka również nawiązuje do tajemnicy domu, do tajemnicy rodziny. Ponieważ rok duszpasterski jest rokiem pod hasłem Kościół jest naszym domem. Stajenka składa się z dwóch części. Jedna przedstawia pole pasterzy, którym objawia się anioł. Stajenka natomiast oparta jest o cztery filary domu. W samym centrum dziecię Jezus, Maria, Józef. Jak co roku do 90 lat stajenka powstała także w kościele świętego Józefa Robotnika. Jej twórcami byli bracia franciszkanie. Tradycyjnie, tak jak w ubiegłych latach, tak i w tym roku bracia franciszkanie w Rybniku przygotowali żłóbek. Przez 2 tygodnie dwóch braci i osoby z naszej parafii pomagały w budowie tego żłóbka. Jest on troszkę skromniejszy, dlatego że w tym roku będziemy obchodzić 90. rocznicę przybycia franciszkanów do Rybnika i zaraz po zakończeniu okresu Bożego Narodzenia rozpoczynamy malowanie kościoła i odnowienie świątyni. Ponad 2 tygodnie trwała także budowa stajenki w Bazylice Świętego Antoniego. W tej naszej bazylice od samego początku, kiedy powstała świątynia w 1907 roku, te figury, które znajdują się teraz w stajence, są już prawie że stuletnie. Są wykonane wszystkie z drewna, także ludzie to swoje serce próbowali też przelać właśnie na te postacie, które reprezentują ich w tej betlejemskiej stajence. Skromna, ale piękna szopka jest także w kościółku akademickim. W kościele akademickim to najwięcej mają do powiedzenia studenci i w tym roku bardzo dużo osób przyszło na mój apel, żeby właśnie wystroić nasz kościółek akademicki na przeżywanie Bożego Narodzenia i to jest dzieło bardzo wielu osób. Konstrukcja stajenki powstała spontanicznie, ale co roku dzięki niej kościółek nabiera ciepłego, bożonarodzeniowego klimatu. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym wydaniu Miejskiego Programu Informacyjnego. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.